Witam serdecznie na kanale Pyszny Zakątek. Zbliżają się święta, więc mam dla Was kolejną propozycję, czy inspirację do wykorzystania właśnie na święta. Tym razem będzie to tatar z fileta śledziowego. Można się tu również pobawić kolorystyką warzyw, więc zachęcam do wypróbowania tego przepisu, a moje składniki znajdziecie jak zwykle pod filmem. Przechodzę teraz do wykonania. Namoczone wcześniej w mleku śledzie, czy filety śledziowe, obciskam w ręcznik papierowy i kroję na najmniejsze kawałeczki, jakie mi się uda pokroić. Tak pokrojony filet przekładam do miseczki. W kolejnej miseczce będę przygotowywała sobie przyprawy do tego fileta. Odmierzam jedną łyżeczkę musztardy francuskiej, oliwę dwie łyżeczki, również dwie łyżeczki płynnego miodu, i jedną łyżeczkę limonki, soku z limonki, natomiast można tutaj też wymienić to na cytrynę. Wszystkie te składniki mieszam i odstawiam do połączenia z filetem śledziowym. Około 3 łyżeczki dodaję tych przypraw, natomiast resztę pozostawiam do wykończenia już gotowej porcji. Tak przyprawiony filet odstawiam na bok i zajmuję się już warzywami. Ja przygotowałam sobie kawałek papryki czerwonej konserwowej, oliwki, suszone pomidory z oliwy i ogórki korniszony. Wszystkie te warzywa musimy pokroić na takie małe kawałeczki, w zasadzie to najdrobniej jak się da, tak samo jak filet. Teraz paprykę połączę z pomidorem suszonym. I resztę warzyw, ogórki korniszone, odcinam końcówki i tak jak już wspomniałam wcześniej, drobię je na taką małą kosteczkę i to samo dotyczy oliwek. Kiedy warzywa będą już pokrojone, szykuję sobie foremkę. Ja mam foremkę średnicy 8 cm. Układam ją na talerzu i będę wciskała czy wyciskała z niej taką okrągłą formę z naszym składem śledziowym. Resztę, tak jak wspomniałam, przyprawy, którą użyłam do śledzia, będę doprawiała jeszcze pół łyżeczki musztardy sarebskiej. Razem to wymieszam i odstawiam też na koniec już do wykończenia naszej foremki. Teraz pierwszą warstwę robię ze śledzia, czyli cały jeden filet wykładam na jeden raz. Każdą warstwę będę lekko dociskała, ale nie na tyle mocno, żeby nie wypływał z niej sok. Następnie czerwone warzywa.
oliwki i później ogóreczki. To będą wszystkie warstwy już, które sobie przygotowałam. Będę zdejmowała tą formę metalową i w zasadzie zobaczycie, jak pięknie w przekroju wygląda ten nasz zestaw. Naprawdę zachęcam do wypróbowania tego przepisu, bo jest może oczywisty dla niektórych, ale dla mnie zaskakujący i smakuje bardzo dobrze. Zachęcam oczywiście do komentowania, jeśli macie jakieś zdanie na temat tego przepisu. Jeśli chcecie oglądać więcej przepisów takich bądź innych, zachęcam do subskrybowania kanału i pozostawiajcie komentarze. To dla mnie jest duża wskazówka. Zachęcam również jeszcze raz do wypróbowania tego przepisu. Jest naprawdę znakomity, jeśli chodzi o czas przygotowania i smak, więc naprawdę polecam. Z tego miejsca też dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do kolejnych filmów.